It's the kind of beat that go. Dobra, trzeba go budzić, bo znowu zaspał. Ej, Sroka, wstawaj, spóźnisz się. Wiesz, która godzina jest? Sroka, za 5 minut masz tramwaj. O kurde. Torbę sobie weź. Mam nadzieję, że... ...kiedy nie wypiję zęby. Ostatnio jak nagrywałem, to nagrałem cię jak na czerwony przechodzi. Ale to już mało. Dzięki. Godzina 8:00. Jak gwiazda! Cenę woda, powiedzmy, więcej niż norma, wykaże się, to tak nawet 6. Śliski, junior! Maro je bułe. Ej, odsadziłeś go? No je teraz, no to co? Ligowcy, znowu Masera. Musimy się przygotować o kolejnym meczu. Z kim tam dalej kupiłeś? Nagramy w sobotę z UKS-a i musimy być w 100% gotowi do wypoczynku. Ale teraz panowie w końcu po 3 punkty, co nie? Musimy, żeby no. Statusem porażki, to trzeba. Zaraz mam trening. Tyryryry. Na lądy? Tyryryry. Tak. Coś wziąć, kurwa, teraz. Pieprzy cale! Nasza miłość jedyna! Jedziemy na kabel, 40 minut jazdy przed nami. Darek, jak z tym się czujesz? No, mamy jakąś godzinkę do treningu, więc będę miał.
minut na odpoczynek po szkole, na to, żeby zjeść sobie spokojnie obiad i na to, żeby się spakować na trening. Myślę, że dam sobie radę. Tak właśnie wygląda nasz obiad. Najważniejszy posiłek dnia. Co godzina jest? 17:17. No, cześć Darek, co robisz? O, śpa Filip. A, właśnie odrabiam sobie zadanie z polskiego, bo mamy zinterpretować troszeczkę tekstu z lektury i tak w sumie chcę dostać dobrą ocenkę z polskiego i może jakaś piąteczka wpadnie. Dobra, to nie będę ci przeszkadzał w takim razie. Ucz się. No to jak coś, to zgadamy się potem. Dobra, to cześć. No, siemanko. Hej, córeczka. Bo mi się rozmrozi. Właśnie robimy sobie kolacyjkę. Darek i Płatki, smacznego. Dominik i tosty. Tak sobie spędzamy każdą wieczorną porę. Znowu żyć mi nie wyszło. Uciec pragnę, więc jest godzina 23:30. Pasuje już i spać. No to wchodzę do pokoju. A w pokoju jednak lecimy z tematem. Hahaha.